właśnie nagram film. Właśnie ktoś przyjechał z Krakowa. No Krzysiek wyszedł, bo to jest nie moje mieszkanie. Ale ogółem też pozdrawiam serdecznie koleżankę, ogółem fankę. Tak mogę powiedzieć, to nie jest żadna moją dziewczyną. Żadna kobieta nie jest moją dziewczyną. Dopóki ja osobiście nie powiem tego na cztery oczy. No i no, mamy dzisiaj drugi dzień świąt prawosławnych. A właśnie z Jackiem przyczepiliśmy ogółem tablicę bardzo wyraźną. Szkolna 17 Białystok. Jest przyklejony na budynku. Tylko najgorzej, żeby ja co rzucali jajkami, to patykiem ja z tego musiałem poskrobać. To widzicie, czemu wy to robicie. Niszczycie ogółem. To nie jest moje. To jest Krzyśka. A to, że ja tutaj mieszkam tyle czasu, to wy do tego dążycie, żebym ja wreszcie wyprowadził się stąd, zamieszkał z kimś, z kobietą. Mieć kobietę, szanować kobietę, nie mówić złych, niewyraźnych słów, złych słów na ten świat, jak to się mówi. Nie przyklinać, nie wyzywać, nie znęcać się nad drugą osobą. I to właśnie chciałem powiedzieć dla was. Czy to ogółem zrozumiecie, czy nie, to po prostu wy na ten temat będziecie myśleli, czy ja to dobrze powiedziałem, a nie wy gadacie jakieś bzdury. O, nieznany niedawno dzwonił do Krzyśka. Po co ty do niego dzwonisz? Ja nie wiem. O, że gadasz takie głupoty. O, naćpany. On naćpany. Zesrane, nie naćpany może. Takie głupoty gadacie. A Krzysiek to jak to Krzysiek. Wszystko wierzy. Ja takie bzdury nie wierzę. Bo takiego czegoś nie ma. I już. I ogółem jest sobota. Wolny dzień. Od pracy. Jest święto. I serdecznie pozdrawiam, którzy świętują ten dzień. Bo to prawosławny drugi dzień świąt jest. I serdecznie, gorąco te osoby pozdrawiam, którzy spędzają tę chwilę, jak to się mówi, Bożą. I zrozum, człowieku nieznany. I nie gadaj takich głupot. Bo wy tylko potraficie w jakiś sposób okazywać nienawiść. Wy ogółem świata chyba nienawidzicie. Wam chyba w życiu się nie powiodło. Temu to wy robicie, żeby komuś zaszkodzić. To właśnie jest chyba taka prawda. I zastanów się, nieznany.